Witajcie na wypadzie. Jestem dzisiaj przy dolnej stacji kolejki na Kasprowy. Będę wychodził tym szlakiem i dzisiaj postaram się rozwiać wątpliwości dla tych, którzy zastanawiają się, czy jechać kolejką, czy wychodzić sobie szlakiem. Tym szlakiem i to jest, zobaczcie, na Kasprowy zielonym 3 godzinki. I powolutku. Z tej dolinki przyszedłem. Ławeczki. I znowu wchodzimy do lasu. Przechodzimy przez kolejny mostek. Szlak tak troszkę się przeplata, troszkę w lesie, troszkę na odkrytej przestrzeni. A na razie jest luzik. Spacerowo, mógłbym powiedzieć. I po kilkudziesięciu minutach dochodzę do tej pośredniej stacji. Tutaj jest. Tak to wygląda teraz tutaj. Pięknie. O. Wschód słońca. Nie zdążę już na Kasprowym, ale już tam, słuchajcie, na Kasprowym już na... W tle wschód słońca. Na Kasprowy już nie zdążę, ale na Kasprowy już nie zdążę na wschód słońca, ale już byłem kiedyś na wschodzie, a teraz mi nie zależy, bo chciałem zrobić film z tego szlaku i pusto nadal. Więc tak, przyszedłem stamtąd. Tu jest ta stacja pośrednia, a na Kasprowy jest tutaj szlak. Zresztą tu jest oznaczenie, by ktoś nie wiedział, tam na kamieniu też jest oznaczenie. I tutaj jest informacja. Jakby ktoś chciał zobaczyć, jak szliśmy tutaj właśnie w zimie przy 4 stopniu zagrożenia lawinowego, to będzie tutaj na górze link do tego filmu. Można sobie zobaczyć, ile było śniegu. Teraz już jest troszeczkę wężej. Garby wystają.
ławeczki. Dobra, trzeba się śpieszyć. Po jakimś czasie jesteśmy na tarasie widokowym. Tam jest ta stacja pośrednia, od której szliśmy też. No, jeszcze tutaj nie widać tego Kasprowego. No ale już jesteśmy już wysoko. Podejdźmy troszkę wyżej. No to już będą się coraz ładniejsze widoki zaczynać. Słoneczko już ładnie wyszło. I tutaj jedziemy.
i słuchajcie, widać stację Goryczkową i górną stację Kasprowego. A już jeszcze z 15 minut zostało i jeszcze 15 minut zostało i cel będzie osiągnięty, pierwszy dzisiaj. Zobaczcie, jeszcze z 15 minut i pierwszy cel dzisiejszego dnia będzie osiągnięty. Po Kasprowym idę na Świnicę i jeżeli czas pozwoli, ze Świnicy będę robił jeszcze film z wejścia na Kościelec. No ale to plany planami, a zobaczymy jak rzeczywistość. Słoneczko już jest wysoko. Jest godzina 6:15 rano. Zobaczcie, nie ma nikogo. I o tak szlak wygląda. Ostatnie metry szlaku. I jestem na Kasprowym. 1987 metrów i jestem przy najwyższym, najwyżej położonym budynku w Polsce. Tu się przejdziemy. Słuchajcie, sami musicie ocenić po oglądnięciu tego filmu, czy bardziej opłaca się wydać około 100 zł na bilet, czy ewentualnie przejść się.